Witamy bardzo serdecznie, Gabriel Szala Archanioł, Marek Maras Wysocki. To już 47. odsłona podcastu wideo, Planszalandia, gry planszowe na wideo. W sumie nasza wspólna czwarta w nowej formule. Te cztery odcinki, pierwszy to był tak naprawdę klasyk Jumbo, wróciliśmy do gry, która już jest dosyć sporo na rynku, były dwie nowości i dzisiaj też wracamy do gier, które są ograne, znane, takiego zwanego klasyka. Dzisiaj zaprezentujemy Wam Sankt Petersburg. Jest to gra przeznaczona dla 2-4 graczy z dodatkiem dla 5 od 10 lat do godziny. Kategoria jest, do jakiej zaliczyć tą pozycję, to pewien problem, bo to gra, która... No, taki miszmasz, to jest taki miszmasz, tak. Miszmasz na liście to trochę ekonomii, no, gra strategiczna, dużo taktyki, a tak naprawdę można ją zakwalifikować, jaka to jest, że gra karciana z planszą, gra, no myślę, że familijna, tak, taka, no, bardzo dobrze się spisuje właśnie w takim gatunku familijnym, więc myślę, że zakategoryzujmy ją do gier, można powiedzieć, familijnych. To jest gra karciana z planszą, tak? Autorem, to należy podkreślić jeszcze, autorem jest Michael Tummelhofer. To jest pseudonim, tak? Bo okazuje się, że pod tym nazwiskiem tak naprawdę się mieszczą trzy nazwiska. To są, jest właściciel wydawnictwa Hunting Look, oprócz tego przedstawiciel firmy Rio Grande Games, a także 999 Game, i panowie stworzyli bardzo ciekawą grę. No chyba tyle takiego tytułem. A jeszcze powiedzmy, o czym jest gra. Ach, gra, o czym jest gra? Tak. Jest o budowaniu Sankt Petersburga za czasów cara Piotra I, założyciela miasta, XVIII wiek. Tak. To był taki czas reformy w Rosji i właśnie o tym no, prawi ta gra, o tym w zasadzie jest cała fabuła. Słuchajcie, my ostatnią grę w zasadzie zrobiliśmy w takiej formule, że było oddzielnie zasady, oddzielnie recenzja i myślę, że zostaniemy przy takiej formule. Pokażemy Wam w jednej części zasady, a w drugiej po prostu to, co lubimy najbardziej, czyli omówimy grę, zrecenzujemy, także spodziewajcie się dwóch odcinków gry Sankt Petersburg. Nie przedłużajmy. Zapraszamy. Zapraszamy. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do Sankt Petersburg. Największym elementem w grze jest plansza. Jak widzicie, jest ona taka monokolorowa. Mamy tor punktacji. Miejsca na karty, dwa rzędy. Miejsca na poszczególne deki, które też wskazują rundy w etapie gry. Tabele punktów na koniec gry i tabele kart odrzuconych. Miejsce na karty odrzucone. Podstawowym elementem gry są cztery deki kart. Karty robotników, budynków, urzędników i szlachty oraz usprawnień. Poszczególnym dekom odpowiadają znaczniki krzesło, kopuła, profil, kwadrat. Gracz, który posiada dany znacznik na początku rundy, rozpoczyna daną rundę. Gracz z krzesłem będzie pierwszym graczem w rundzie robotników. Z kopułą w budynków, z twarzą szlachty i z kwadratem usprawnień. Jest jeszcze z dodatku koło, gracz posiadający taki krążek otrzymuje bonus w postaci pieniędzy. W grze również są cztery pary kolorowych pionków, z których jeden gracz zatrzymuje przed sobą, aby wiedzieć, który pionek na torze punktacji jest jego. Drugi z tych pionków jest umieszczony na torze punktacji. W trakcie gry zaznaczamy postęp w punktach zwycięstwa na tym torze. Każda z rodzajów kart ma cechy charakterystyczne. Koszt, tutaj 4, musimy zapłacić 4, żeby kartę zagrać. Nazwę własną i na zakończenie tury profity, jaka karta daje. Jest też tylko przy robotnikach oraz kartach usprawnienia robotników symbol specjalny,
który wskazuje, że dane usprawnienie może zastąpić właśnie taką kartę robotnika, a nie inną. W przypadku budynków zasada jest ta sama, postaci również. Zawsze na dole pod nazwą mamy wskazane profity. Tak jak w tym przypadku, profit oznacza, że na koniec rundy urzędników szlachty otrzymamy za tą kartę 5 złota i 2 punkty zwycięstwa. Ten symbol oznacza, że jeżeli będziemy mieli wyłożoną kartę Goldschmiede, to koszt kart pomarańczowych jest o 1 niższy. W grze występują również pieniądze w 5 nominałach: 20, 10, 5, 2 i 1 rubel. Dzięki tym pieniądzom możemy kupować karty, a także uzyskiwać punkty zwycięstwa. W grze występują również 4 karty. Piąta jest w dodatku. Dzięki tym kartom rozlosujemy symbole gracza początkowego w poszczególnych rundach w czasie etapu. Na początku rozgrywki, przygotowując ją do gry, musimy przetasować wszystkie karty i w poszczególnych oczywiście rodzajów i umieścić na odpowiadających kartom polach. Następnie na polu startowym każdy z graczy umieszcza pionek w wylosowanym czy wybranym kolorze. Znacznik, kolorowy znacznik, gracz zatrzymuje przed sobą, a dodatkowo na początek rozgrywki otrzymuje 25 rubli. Pieniądze w trakcie rozgrywki są tajne. Inni gracze nie powinni wiedzieć, ile jaką gotówką dysponujecie. Aby ustalić kolejność graczy w poszczególnych rundach etapu, losujemy kartę symbolu i gracz otrzymuje symbol. W rundzie ulepszeń niebieski gracz będzie pierwszym graczem. Dalej rozgrywka postępuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku gry dwuosobowej każdy z graczy otrzymuje po 2 karty symboli i symbole te determinują, w których rundach będzie zaczynał rozgrywkę. W wariancie trzyosobowym tylko jeden z graczy otrzyma 2 karty i będzie zaczynał rozgrywkę z 2 symbolami. Pozostali gracze otrzymują po 1 karcie. W wariantach 4-osobowym z podstawki i 5-osobowym z dodatku każdy z graczy otrzymuje po 1 karcie, po 1 symbolu. Następnie wykładamy karty rzemieślników. Ilość wyłożonych kart z rzemieślników zależy od liczby graczy. W rozgrywkach 4-5-osobowej wykładamy wszystkie 8 kart. W rozgrywce 3-osobowej wykładamy 6 kart, a w rozgrywce 2-osobowej wykładamy jedynie 4 karty. Ponieważ gracz zielony posiada symbol krzesła, oznacza to, że w rundzie rzemieślników będzie graczem rozpoczynającym. Czyli będzie mógł jako pierwszy wybrać kartę rzemieślników, którą będzie chciał kupić lub wziąć do ręki. W swojej turze każdy z graczy ma do wyboru jedną z 4 akcji. Może kartę po prostu kupić, płacąc jej koszt. I wtedy wykłada kartę przed siebie. Ta karta będzie już przynosiła mu profity. Drugą akcją, jaką może gracz wykonać, jest po prostu wzięcie karty do ręki. Nie płacimy za tę kartę, ale też nie wykładamy ją przed siebie. Wykonując akcję wzięcia karty do ręki, należy pamiętać o tym, że możemy na ręku mieć tylko 3 karty. Jest jeden wyjątek: posiadanie odpowiedniego budynku. Trzymając kartę na ręce, gracz może ją także zagrać, umieszczając przed sobą i płacąc wskazany na karcie koszt do banku. W tym wypadku już
Jest to cena 9 rubli. Jeżeli gracz w danym momencie nie chce lub nie może kupić żadnej karty, może spasować. Należy pamiętać, że ten pas nie wyłącza gracza z udziału w danej rundzie z dalszej rozgrywki. Może w dowolnym momencie, w swojej oczywiście kolejce, wrócić do gry, wykonując jedną z trzech wcześniej wymienionych akcji. Ważnym elementem gry jest kupowanie takich samych kart o tej samej nazwie. Posiadając już jedną kartę o takiej samej nazwie i kupując kolejną, obniżam koszt kupowanej karty o liczbę posiadanych kart. Zawsze jednak muszę zapłacić co najmniej 1 rubla. W tym przypadku, ponieważ posiadałem już kartę trapera, za drugą kartę nie zapłacę 6, a 5 rubli. Zasada z obniżeniem kosztu za już posiadaną taką samą kartę lub karty działa na deki rzemieślników, budynków i szlacht. Kiedy wszyscy gracze spasują, konsekwentnie jeden po drugim, następnie przechodzimy w rundzie do fazy podliczenia. I tutaj w przypadku gracza zielonego każda z kart przyniesie profit wskazany na jej dole. W tym przypadku będzie to 9 rubli i 1 punkt zwycięstwa za chłopa. W ten sposób rozliczany jest gracz po graczu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na koniec zaznaczamy, że tura się zakończyła i przystępujemy do wykładania kart budynków. Przystępujemy w ten sposób do kolejnej rundy. W kolejnych fazach, do końca już gry, bez względu na liczbę graczy, tor zapełniamy do samego końca. Zasady rozstrzygania rozgrywki w fazie budynków i szlachty są identyczne jak w przypadku fazy rzemieślników. Gracze mogą kupić wszystkie dostępne karty, także z wcześniejszej rundy. Wykładają je przed siebie, mogą je wziąć do ręki. Jeżeli posiadają jakąś kartę, mogą ją na ręce, mogą ją zagrać. Mogą spasować. Gdy wszyscy gracze spasują, następuje podliczenie. Nic się tutaj nie zmienia. Te fazy są po prostu, te rundy są takie same. Należy pamiętać o jednym istotnym szczególe podczas odliczania. W fazie rzemieślników rozliczamy tylko rzemieślników, w fazie budynków tylko budynki, w fazie szlachty tylko szlachty. Ostatnią rundą w grze jest, w etapie przepraszam, jest runda ulepszeń. Różni się ona w dwóch aspektach. Pierwszy jest taki, że nie następuje po tej rundzie żadne podliczenie profitów. Nie otrzymujemy żadnych pieniędzy ani punktów zwycięstwa. Druga różnica polega na tym, że troszeczkę inaczej kupując karty wykonujemy tą akcję kupowania. Mianowicie z kupowaniem tych kart mianowicie sprawa wygląda tak, że pokażę to na przykładzie budynku. Wybieram, chcę kupić tą kartę, nie płacę tego kosztu, biorę ją do ręki, a następnie płacę różnicę między kartą ulepszenia a kartą budynku, który chce zastąpić kartą ulepszenia. Powiedzmy, że stać mnie i chcę zastąpić market. W takim wypadku karta marketu jest usuwana z mojej puli. Wchodzi karta ulepszenia, a karta marketu jest na polu kart odrzuconych. Generalnie jest tak, że niebieskimi ulepszeniami, ulepszeniami budynków i pomarańczowymi ulepszeniami szlachty można zastąpić dowolno niebieską ulepszeniem niebieski budynek, a ulepszeniem szlachty dowolnego szlachcica. Troszeczkę inne zasady są, jeżeli chodzi o rzemieślników. Wspominałem, omawiając karty,
o symbolach. Ten symbol właśnie jest po to, aby od czapy, że się tak kolokwialnie wyrażę, nie zastępować dowolnego rzemieślnika, a tylko konkretnego. Tu mamy kartę kuśnierza. Tą kartą możemy zastąpić tylko i wyłącznie kartę trapera. Karta trapera, podobnie jak market, trafi to z kart odrzuconych. Na koniec rundy musimy wykonać dwie czynności. Niewykorzystane karty, niezakupione przez żadnego z gracza, zjeżdżają na niższy tor. Konsekwencją tego jest to, że w kolejnym etapie karty te będą o jeden tańsze. Ale tylko w momencie, gdy od razu je kupimy i wyłożymy. Jeżeli posiadamy już jakąś kartę danego rodzaju, zielony, przypominam, posiada Bauera, za tą kartę zapłaciłby 7, ponieważ działa zasada obniżenia kosztu przez posiadane karty danego rodzaju. W przypadku, gdy weźmiemy kartę do ręki, zasada z obniżenia tej wartości już nie będzie działać. Tylko zasada z posiadania jednej czy kilku kart danego rodzaju obniży nam koszt. Następnie gracze przekazują w lewo znaczniki kart. Przekazania znaczników na te pola, ale puste także w dolnym rzędzie, wykładamy ponownie karty rzemieślników. W tym przypadku wyłożyłem 4 karty. Ten rząd jest, te pola są zakazane. Tutaj kart nie mogę umieścić. Jeżeli na zakończenie tury na dole znajdują się jakieś karty w dolnym rzędzie, karty te są usuwane z gry, trafiają na stos kart odrzuconych. W momencie, gdy skończy się którykolwiek z deków kart, gra trwa do zakończenia rundy ulepszeń i następuje finalne policzenie punktów. Policzenie punktów wygląda następująco. Punkty uzyskane w toku rozgrywki po podliczaniu kolejnych rund rzemieślników, budynków, szlachty, tak jak tutaj są przedstawione, czysto hipotetycznie. Za każde pełne 10 rubli, które gracz ma na ręku, otrzymuje 1 punkt zwycięstwa. 10 rubli, żółty, posiada 10 rubli, jedyne, ostatnie 10 rubli, otrzymuje punkt zwycięstwa. Dodatkowo gracz otrzymuje, w zależności od liczby posiadanych twarzy, liczbę punktów zgodnie z tabelą. Przy czym chodzi o rodzaje twarzy. Jeżeli będę miał na przykład dwie takie same twarze, to traktuję się jako jedną. Gracz posiada 7 twarzy, otrzyma więc na koniec gry 28 punktów. Żeby nie było tak słodko, w grze są też punkty ujemne. Każda niezagrana z ręki karta przynosi na koniec gry minus 5 punktów. W tym przypadku zielony straciłby 10 punktów. Wygrywa gracz, który uzyska największą liczbę punktów zwycięstwa. W tym przypadku żółty. Zielony, który stracił 10 punktów, jest ostatni. Thank you.